Cześć! Dzisiaj będę jeździł najnowszym BMW M8, 600 koni mocy, 750 Nm na Uberze po Wrocławiu. Zaczynamy! Z przodu jest więcej miejsca! Nie, no ja coś ci nie wierzę, pokaż tego Bolta. Proszę bardzo. Okej, okay. I co dla ciebie byłam taka niemiła, strasznie przepraszam. Jakoś to zniosłem. Takim autem na Bolcie? No, BMW M8. Bardzo ładne autko. Jest pani z psem? Właśnie, nie wiem, jest to duży problem. Nic mi pani nie powiedziała. A nie wiedziałam nawet jak. No, przez telefon rozmawiałem z pani koleżanką, bo to pani koleżanka zamówiła. A nie mam, jak na kolanach będę trzymać, czy jest problem? No, pranie tapicerki kosztuje z 500 zł. A nie, on będzie na kolanach. No dobra, to zapraszam, ale do przodu. Ja kocham psy, tylko to po prostu nie jest mój samochód. Aha, ale tutaj proszę się nie bać, on tutaj... W swoim totalnie nie ma żadnego problemu. Mam nadzieję, że nic się nie stanie. Nie, ja o nią mogę. Dziękuję bardzo. Nie ma problemu. Mogę pogłaskać? Pewnie, pewnie. Cześć, jak się nazywasz? Rufi. Cześć, Rufi. W jakim programie jesteśmy? W jakim programie? No bo widzę, że jest kamerka. Można się uśmiechnąć, program High Five. Cześć. Bardzo mi miło. Czy miał być Opel Meriva, auto? Opla ukradli i kupiłem sobie to. Aha, no to się nie zaktualizowało. A jeszcze nie. To jest samochód. BMW M8. Jezu, jakie ładne. Ale przecież na aplikacji było napisane. Nie wiem, pokazują jakiś Opel Meriva, coś takiego. Opel Meriva. Nie, no to ja jestem... To jest BMW M8. Aha. Tylko się zdziwiłam, bo nie poznałam samochodu w ogóle. No to może, to może nie panią zabrałem, może... Nie, no pan Robert. Nie, no ja jestem Szymon. Ale normalnie na aplikacji pokazuje pan. To jest WD. Un. Nie wiem, on to chodzi. To przepraszam, ale nie będę mógł pani zabrać. Tu się tu zatrzymam. Ale normalnie na warszawsko ci pokazało. Nie. Pani powiedziała. No nie, no żartuję, już nie będę ściemniał. Jezu! Jedziemy, spokojnie. Stosowałam. Nie, spoko. Żartuję. Ale głupi żart, nie? Jezu. Mi się gorąco zrobiło. Nie wiem, czy Rufi chce, żeby pokazać, jak przyspiesza. Nie wiem, czy może, pani chce. Może Rufi chce zobaczyć, tak? Rufi chce zobaczyć? No. To musimy magiczny przycisk włączyć. Wow. No dobra. Jak Rufi? No to niezłe przyspieszenie. Ostro, co? Wow. Nie, to w ogóle inny świat dla mnie, bo ja mam Transporter T4, który... Serio? Też miałem T4. A, no to mega autko, ale to takiego nie przyspiesza tak nie jak ma. To. Wow. Poważnie? No. Dali mi taki samochód, ja w ogóle nie umiem go obsługiwać. On jest taki zrywny, w ogóle zaraz pani sama zobaczy. O Jezu. No cóż. Boż, mi dobrze się odrobiło. No właśnie. Często pan korzysta z tych aplikacji? Nie mając prawka jakby? 86 dziennie. Ile? No. Ma pan jakąś złotą kartę? Nie ma tu czegoś takiego. Ile? Mocno się dziwiłem, bo jesteśmy w M8. Tak. Śliczny jest ten samochód. Tak, jest piękny, naprawdę. Terenowa, rzeczywiście terenowa. Ale możemy się wytrząść. Muzyki posłuchać. Jak się w korku stoi i się kręci, to ktoś myśli, że to do niego tak się kręci. Tak jak jakaś fasola miał z tymi fakami słynnymi. Ej, zejdź przed blok, okej? No nie, no ale zejdź, powiem ci, jak zejdziesz. Cześć, czy pan Adrian? Przywiozłem pana kolegę. Tak, tylko zapaliłem. Nie, ja już nie mam na paliwo. Zielone. Tak to się zmienia. Nie jest fajne. Nie jest fajne? Nie, no mi naprawdę, że ja nic nie widzę. To od razu. Oj, mam już twój numer telefonu. Tutaj. A nie, to mojej mamy. No to będę do mamy się dobijał, no. Jezu, nie, koniec. A Rufi? Rufi, spokojnie.
bardzo Ci dziękuję. 5 gwiazdek dla Ciebie. Dzięki wielkie, trzymajcie się. Dzięki wielkie. Wszystkiego dobrego. Dzięki wielkie. Do zobaczenia. Na dzisiaj już koniec. Dzięki Wam za oglądanie. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, bo to głupie, ale ważne. Jeżeli chcecie wypożyczyć samochód, to będzie do wypożyczenia już niedługo w wypożyczalni Cylindersi. Zapraszam. No i trzymajcie się. Jeszcze raz dzięki. Cześć.